klasycznej fit-sałatce z roszponką, z jajeczkiem, może z kurczaczkiem. Ale to wszystko jest do przemyślenia, moi drodzy. Jest mój największy problem wstać i pomyśleć, co dzisiaj zeżreć na śniadanie, moi kochani. I nagle natknęło i już mam. To jest jeden z większych problemów, jaki mam codziennie rano, co mam zjeść na śniadanie i nagle czuję takie bzykanie w mózgu i czuję, że wiem, co zjem, bo czuję, że my do siebie pasujemy jak oko do dupy. Także moi mili, smacznej kawusi, wytrawnego śniadanka. Ja se do Maka pojechałam i tak się zajarałam, że hamburgera sobie zjem i jeszcze sobie nagę krzykam. Muszę do kibla. Ja po prostu, moi kochani, muszę dbać o to, żeby moja figura nie była za szczupła, bo tyle inteligencji w kościach się po prostu nie mieści. No i nie warto od czasu do czasu pojechać sobie do amerykańskiej restauracji pod złotymi łukami i zrobić sobie chociaż odrobinę przyjemności. A jutro będę płakać i stwierdzać, że coś to zrobiła! Ale teraz nie jest tak fajniutko, że po prostu jeszcze tylko mi takie tu tak z gardziołka, żeby tak jak Pan Jezus z gołymi stópkami by być. Miłego dnia, dużo uśmiechu i radujcie się z tak małych rzeczy. Cieszmy się z małych rzeczy, bo McDonald's właśnie przed me gardło.